Siemaneczko moi drodzy, witam was kochani serdecznie z tej strony Yuken, a przed wami już 53. odcinek zlevelowania nowego konta w Fishing Planet. Dziś oczywiście idziemy na Makumaku. W tym konkretnym odcinku pokażę wam fajne miejscówki, fajne spoty, gdzie możecie na Makumaku sobie fajnie połowić, czy to z motorów, czy to z brzegu. Będzie poniekąd już taki wstęp do przygotowania do potwora, bo ta misja z potworem no nie jest zbyt łatwa. Dziś zrobimy wstęp, ale będziemy konkretnie nam całą uwagę poświęcali przygotowaniom do potwora już w następnym odcinku. Także zapraszam was do oglądania. No i na początku no jestem wam winien pewne wyjaśnienia, bo wiem, że jesteście spostrzegawczy, bo ludzie, którzy mnie oglądają, są bardzo bystrzy, bardzo spostrzegawczy i bardzo inteligentni, co bardzo mnie cieszy. Nic się przed wami nie ukryje, więc tytułem wstępu pewne wyjaśnienie. Dlaczego w poprzednim odcinku miałem 59 level, a tu nagle cyk, wlatujemy z 66 levelem. Co ja zakombinowałem? No moi drodzy, w ogóle premka to już mi się skończyła. Nie mam jej. Natomiast od razu wam mówię wprost. Przez tydzień czasu nie nagrywałem żadnych odcinków. Po prostu byłem na urlopie, odpoczywałem sobie od nagrywania odcinków. No bo te odcinki są oczywiście i tak codziennie o 16 publikowane. Mam je nagrywane, nagrywałem po kilka dziennie, więc jest w zapasie. Rozumiecie? Wiecie o co chodzi. Natomiast będąc na tym 59 levelu, wyszedł taki totalny spontan. Gdzieś koledzy pisali o jakiejś fajnej zanęcie, że jest problem z zanętami na karpie, na Weeping Willow. Więc mówiąc całkowicie bardzo, bardzo wprost, bardzo szczerze i bardzo uczciwie, spędziłem do 66 levelu, poza nagrywaniem odcinków, czas na Anglii, na Weeping Willow, gdzie testowałem te zanęty, gdzie fajne sztuki mi wpadały i no tak wyszło, że szybko mi te poziomy wleciały, nawet się nie obejrzałem, już mam 66 level. Także jak widzicie, Weeping Willow naprawdę bardzo fajnie oddaje, jeśli chodzi o exp, jeśli chodzi o kasę. No naprawdę bardzo, bardzo fajnie oddaje. Ja już się troszkę przygotowałem, moi drodzy, żeby ten odcinek był dosyć szybki, sprawny, żeby nie był zbędnym przedłużaniem, bo z pewnością następny odcinek będzie troszkę dłuższy. Moi drodzy, mamy pierwszą miejscówkę, na której możecie łowić. Oczywiście respimy się tutaj, gdzie jest kajak, nie? Możemy płynąć motorówką, a możecie łowić tu z brzegu się rozkładając. I tutaj pokazuję wam markerka, bo tak też pisaliście często na premierach, żeby pokazywać markery, więc proszę bardzo, unikatowa biara, która jest nam bardzo potrzebna. Ja ją tu na walkera złowiłem 64 gramy. Chyba nie mamy walkera przy sobie. Moi drodzy, mamy swimbaita, więc zaraz zobaczymy, czy nam się tu uda coś niecoś zadziałać. Walkera chyba nie mamy. On był za monetki, jak dobrze pamiętam, a troszkę też tych monetek wydałem na... Zresztą zobaczmy, czy jest dostępny w sklepie. Słuchajcie, troszeczkę wydałem niestety monetek na to, żeby dla widza były markery, żeby te markery tutaj umieszczać. Mamy tego swimbaita. On też dosyć dobrze oddaje i tu nie widzę, żeby coś innego będąc na łowisku. Niby jest ten 6, a nawet ten walker jest, słuchajcie, za zwykłą kasę. Także wiecie co, nawet go sobie kupimy i zobaczymy, czy na niego nam coś weźmie. Ale to będziemy, wiecie co, raczej i tak rzucać, mi się wydaje, moi drodzy, że będziemy rzucać... No tutaj bym tak nie chciał, jak to rzucimy. Nie, niby daleko można rzucić, ale to sobie będziemy rzucać z motorówki, bo przez te krzaki, słuchajcie, będzie nam na pewno wygodniej. Także to będzie pierwsza miejscówka i macie, tak jak mówię, wybór. Albo idziecie tu na lewo, się rozkładacie i sobie łowicie. Mi akurat troszkę za dużo tam tych krzaków jest i jakby tak, no nie do końca to jest to, co bym chciał. Także wolę sobie złowić tutaj z motorówki. Taki patent w ogóle, jak zarzucicie kotwicę, to wam od razu staje motorówka. Trzeba ją podnieść. No dobra, spróbujemy sobie rzut zrobić. Ja nie będę tutaj, słuchajcie, łowił. To jest bardzo krótki odcinek, także tu nie będziemy jakiegoś, wiecie, wielkiego łowienia robili. Tutaj po prostu chcę wam pokazać miejscówki. Także ja gdzieś tam sobie połapię te ryby poza odcinkiem i tyle. Tu nie będziemy, wiecie, jakiś filozofii prawili, ale chcę wam pokazać. Tutaj ta unikatowa biara, bo mówimy oczywiście w tej chwili, słuchajcie, o tych rybach, które nas interesują do
no, do misji, do przygotowania. To jest na razie taki wstęp, ale tak jak mówię, to będzie w następnym odcinku. Tutaj się na tym skupię. Ja sobie z 2-3 razy rzucę. Jak nam nic nie wskoczy, to lecimy dalej. To jest taki tylko szybki odcinek, gdzie możecie łowić. Ja tutaj na pewno na poprzednim koncie też łowiłem. Pamiętam, że i łowiłem z brzegu. Tylko tak jak mówię, no troszeczkę te chaszcze są tutaj, te lilie wodne, no są dosyć uciążliwe. Tam często wędki się plączą w tym wszystkim, więc nie do końca, moi drodzy. O, mamy coś. Coś tam nam się chwyciło. Co my tu mamy? Basowy mistrz. O, unikatowy bas pawi. No akurat nas unikatowy bas średnio interesuje, no ale trafił się. Więc przypuszczam, że jak już tutaj tego unikata trafiliśmy, no to już nic nam innego się w unikacie nie trafi, a tą biarę mamy, z tego co pamiętam, złowić właśnie unikatową. Z tym wielu z was ma problem, pisaliście o tym, pamiętam od zawsze, jeszcze na poprzednim koncie. Widziałem, że dużo osób ma z tym problem, jak tutaj te przygotowanie na potwora na makumaku zrobić. No, wiecie, z mojej strony to wygląda tak, że uważam, że dobrze, że jest jakieś trudniejsze przygotowanie. Można troszkę się, wiecie, pobawić. Nie jest wszystko takie hop-siup łatwe. Także bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jest to jakieś, słuchajcie, wyzwanie. Dobra, tak jak mówiłem, 3 razy sobie rzucę. Teraz chyba już jest tak 4. rzut, także 1 w gratisie. I lecimy na następną miejscówkę. Czyli to macie miejscówkę, w której, tak jak widzicie, możecie łowić albo z brzegu, albo z motorówki. No jeżeli oczywiście będzie przygotowanie, ale to tak jak mówię, to już w następnym odcinku do kwestii przygotowania się. O, tutaj skupimy i też wam pokażę markerki, bo już się troszkę przygotowałem. Te markerki sobie tu po prostu porozstawiałem. Bo coś nie coś, już parę rybek tu mam złowionych. Po prostu chciałem, żeby było szybciej. Dla widza, żebyście, wiecie, żeby to nie było przedłużane. Dobra, coś tam złowiliśmy, akurat bas, na basie nam nie zależało, ale miejscówkę znacie. Płyniemy dalej, czyli z pomostu, jak tutaj się respicie, trzeba na prawo popłynąć. Moi drodzy, miejscówka numer 2, to też jest miejscówka, na której możecie łowić albo z brzegu, albo z motorówki. To wszystko zależy od waszego sprzętu. Moi drodzy, to naprawdę zależy od waszego sprzętu. Miejscówka numer 2 mieści się tu na końcówce. Tu ją mamy. Widzicie, tu możecie się rozstawić. Tu możecie się rozstawić na tej wyspie. Tu głównie arapajmy biorą. W większości biorą arapajmy. Tutaj, ale mamy miejscówkę jeszcze kawałek dalej. I tutaj już w większości, no to sytuacja podobna. Też możecie się, słuchajcie, tutaj na brzegu rozstawić i zobaczcie, jakie tu macie fajną miejscówkę do łowienia. Mi się to akurat ta bardziej podoba, tej poprzedniej. Już wam mapę, moi drodzy, pokazuję. A, muszę wyjść, dobra, to czekajcie. Wyjdę tu. Już wam pokazuję, co to mamy za markery tutaj. Przypuszczam, że na arapajmy to są markery, jeśli dobrze pamiętam. A nie, to ja coś tu sobie tylko, nie wiem po co postawiłem ten marker, tak szczerze mówiąc. Coś sobie zaznaczałem chyba dla siebie, wiecie, żeby wiedzieć jak rzucać. Ale tutaj na arapajmy bardzo fajne są markery, ale też biara mi tutaj bez problemu wzięła. Tylko jak dobrze pamiętam, albo pajara. Kurczę, teraz nie pamiętam, czy czasem pajara mi na to tutaj nie wzięła. Jak tutaj tak się wzdłuż rzucało. To jeśli dobrze pamiętam, moi drodzy, to prawdopodobnie właśnie tutaj pajarę można chwycić. O. Coś mi się przestawiło. Dobra. Jeśli dobrze pamiętam, to tutaj pajara siadała. Motorówka trochę, kurczę, przestawiła. No to jest tylko taka objazdówka, wiecie, ja to nie będę wam pokazywał, co tu wyciągam, bo to nie chodzi o to, żeby ten odcinek nieskończenie długo trwał, to ma być krótki, zwięzły odcinek, w którym wam konkretnie pokazuję jakieś tam markery, jakieś spoty. No i widzicie, dlatego tych chwastów nie lubię, chociaż też pewnie jakąś misję będziemy zaliczali, a zatrzymam sobie. Dobra, tutaj nie będziemy wiele rzucać, płyniemy dalej, moi drodzy.
Także możecie sobie śmiało tam z brzegu łowić, bardzo fajna miejscówka, jak chcecie coś fajnego wyciągnąć. Teraz tak, jeżeli byście chcieli te zugaro łowić, to je możecie łowić tutaj. Tutaj z tej takiej wysepki na brzegu się ustawiacie i możecie te zugaro tam sobie rzucać. Ale one nas na razie nie interesują. Tutaj oczywiście też arapajmy możecie łapać przy tych liliach wodnych. Generalnie wszędzie, gdzie macie lilie wodne, tam i arapajma siedzi. Teraz słuchajcie, płyniemy tutaj. Tędy sobie wpłyniemy, jest mniej zakrętasów. Tu jest kolejna, kochani, miejscówka, gdzie fajnie siadają arapajmy. Tutaj też będziecie tego potwora łapali. Taka fajna miejscówka, powiem wam szczerze, że bardzo fajnie to zrobili, podoba mi się. I sytuacja identyczna. Możecie arapajmy tutaj łapać. Widzicie, mam dwa markerki, proszę bardzo. Tak jak kolega z pomostu. A możecie sobie równie dobrze, moi drodzy. Jak widzicie, markerka wam już pokazuje. Aż się zachłysnąłem, sorry. Już wam, moi drodzy, pokazuję. Tutaj bardzo fajna miejscówka. Tu jest właśnie na tego potwora. To jest oczywiście marker, którego to złowiłem sam. Tą medalową arapajmę złowiłem tutaj sam. No to jak widzicie po dacie. A to po prostu przeniosłem sobie z poprzedniego konta. Żeby wam pokazać, stwierdziłem, że będzie po prostu tak łatwiej, szybciej, bo mi też chodzi o to, żeby wam to po... w miarę, wiecie, w miarę sprawnie pokazywać. Jeżeli pokazuję miejscówki, no to markery są jakimś tam wyznacznikiem. Dobra, płyniemy za kolegą. Jeszcze jedna miejscówka. Znaczy jedna jest na pewno na końcówce tej rzeczki. Jeżeli byście w tą rzeczkę popłynęli, która tam płynie na skraj mapy, to na samym końcu macie też fajną miejscówkę. Tutaj na razie, no tam też ktoś z brzegu łowi, ale nie o tej miejscówce mówimy. I tu zobaczcie, na końcówce macie fajną miejscóweczkę, moi drodzy, zobaczcie. I tutaj będziemy, ja tutaj się rozbiję i będę tutaj łowić z brzegu. I tu się będziemy widzieli już w następnym odcinku, gdzie będziemy robili przygotowanie do potwora. A markery wam pokażę już teraz. Zobaczcie, moi drodzy, co my tu mamy. Unikatowa padżara na małe żywce oraz unikatowa padżara na walkera. Właśnie tego, którego mamy. Także ja tutaj będę ten odcinek kończył. Tu będę się, moi drodzy, rozkładał, ale nie na pomoście, a tutaj, bo jest o wiele wygodniej. I tu będziemy się widzieli w następnym odcinku z przygotowań do potwora. Także w większości wam te spoty pokazałem. No mogę wam jeszcze mapę pokazać, żebyście mieli mniej więcej zobrazowaną sytuację, czyli tutaj macie i tutaj jest ta rzeczka, o której mówiłem, nie? To tutaj też możecie właśnie padżarę, tu gdzie kolega płynie, płyniecie na sam koniec, do końca mapy. I tutaj będzie takie drzewo porzucone, tutaj też możecie sobie z motorówki rzucać na spławiczek i łowić arapajmy, fajne arapajmy tam siadają. Ale to tak w ramach, wiecie, jakbyście chcieli pozwiedzać mapę, to jak najbardziej tak, natomiast lepsze miejscówki są tutaj na arapajmę. Tutaj jest to miejsce, gdzie, które wam pokazywałem przed chwilą, też na biarę. Tutaj to jest w tych drzewach, tak, to jest tam, gdzie są te drzewa. No i to miejscówka, którą wam pokazywałem, właśnie arapajma, gdzie też możecie z brzegu łowić. No tych miejscówek na pewno jest o wiele więcej. Ja wam pokazuję takie, których ja korzystam, które mi się sprawdzają. No i to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, moi drodzy. Do zobaczenia w następnym odcinku właśnie z przygotowań na łapanie potwora. Także do zobaczenia. Cześć!